Znajdujemy się w Słupnicach, ze mną pani Paulina Gąsiorek i Klaudia. Ilu wolontariuszy tutaj zbiera pieniążki? To znaczy 40, ale zgłosiło mi się również 30 ochotników, którzy wspierają wolontariuszy. I gdzie zbierają? Głównie przy kościołach i przy trzech sklepach. Dlaczego przyłączyłaś się do tej akcji? Żeby głównie pomóc innym. Dużo rodzeństwa, przyjaciół korzysta również z tego sprzętu i tak po prostu, żeby wesprzeć ich. Nie odstraszacie dzisiaj bardzo zimna pogoda? Nie, właśnie mobilizuję jeszcze bardziej. Ja trochę pocierpię i oddam im to tak jakby. Jesteśmy w Dobrej, ze mną Adrian i Tomek. Od której tutaj stoicie? Od 6.15. Jest wam zimno? Nie, nie jest zimno. Zawsze możemy iść do nas do sztabu, ogrzać się. Mamy tam zapewnioną ciepłą herbatę i możemy tam spędzić chwilkę, kiedy tutaj jest przerwa. Gdzie znajduje się ten sztab? Sztab znajduje się w gimnazjum w Dobrej. Mamy tam już od 2 lat, dzięki uprzejmości pani dyrektor, której dziękujemy również za wsparcie. Czy ludzie chętnie wrzucają coś do puszek? Tak, spotykamy się z życzliwością ludzi. Pierwsza wolontariuszka, należałoby powiedzieć, przyszła już o godzinie 5:30, Małgosia, 5:30, no i kwestujemy już od tej godziny. Kwestuje w Dobrej 40 wolontariuszy, a w całej gminie około 70, bo jeszcze w ramach naszego sztabu kwestia jeszcze jest prowadzona w Skrzydnej i w Jurkowie. Także od godziny 6:00 działamy, gramy na całego w Dobrej. Wspiera was prawdziwa orkiestra? Wspiera nas oczywiście. Prawdziwa orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. 3, 4.